dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. No i jak idzie? Bardzo sympatycznie. Dobrze idzie, bardzo sprawnie, pogoda nas rozpieszcza, jest w sam raz, nawet jest chłodno, to jest dobrze, bo nie pada. Ściana taka sobie, ale nie jest jakaś bardzo duża, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Piękne miejsce, bo obok stadionu Widzewa, także no będzie miał sporo widzów ten mural. Mamy nadzieję, że tak, chociaż troszkę mamy tutaj przeszkód naturalnych, czyli drzewa trochę zasłaniają ścianę, ale obok jest inny mural. Kolejna trzecia ścianka czeka, więc mam nadzieję, że fajna galeria tutaj powstanie. Serdecznie na uroczystości odsłonięcia murala poświęconego jednemu z najwybitniejszych zawodników w historii polskiej piłki nożnej, legendzie Widzewa Łódź, panu Włodzimierzowi Smolarkowi. Jakie to uczucie, widząc taki mural pana ojca w takim wyjątkowym miejscu? Bardzo ładny, tak? Bardzo fajnie, że to blisko stadionu jest. Na naszą rodzinę to że takiego piłkarza Widzew nie zapomniał i my też Widzewa nie zapomnieliśmy. Dobrze, będzie pan często odwiedzał? Będzie pan pewnie na następny sezon, na następną rundę, tak, to przyjadę. No. Nawet teraz też jest loże od imieniu mojego ojca i na pewno tam też będę. Piękna, wspaniała inicjatywa, Smolarek był super piłkarzem. To są moje lata, dlatego przyjechałem, żeby go sobie przypomnieć i powspominać trochę. Włodek był wspaniałym piłkarzem, wspaniałym człowiekiem, wspaniałym ojcem, także może tam spoczywać teraz sobie w spokoju i być zadowolony. Ta inicjatywa też polega na tym, żeby pielęgnować wartości związane ze sportem, bo one są bardzo ważne dla całego społeczeństwa. Kształtuje odpowiednie postawy i dlatego musimy o nim pamiętać w naszym codziennym życiu. 4, 3, 2, 1, teraz! Mural uważam za oficjalnie odsłonięty. Ogromne brawa dla zaproszonych gości. Do zakończenia tego. Raz, już trzeci raz tak hucznie otwierany jest mural, to jak wasze wrażenia? Niezmiennie dobre, nie chodzi tylko o efekt naszej pracy, ale organizację, wrażenia, no i przyjemność z tego, że możemy tworzyć jednak kawałek historii, a przede wszystkim tą historię zatrzymywać dla młodszych pokoleń. Panie prezesie, sądząc po tym dziele, które tu powstało, współpraca ze STS-em układa się wręcz idealnie, prawda? No to tak, to już drugi klub, w którym ja współpracuję ze STS-em, tak więc wiem, że jeżeli chodzi o działalność projektową i tak dalej, to ze STS-em można takie rzeczy robić, no i tu widać, że są tego efekty. Na pewno myślę, że nie będzie to ostatni projekt ze STS-em i cieszymy się, że ta współpraca się rozwija, no i chcemy, aby było tak dalej i tak jak powiedziałem, jestem pewny, że tak będzie. No, trzeba przyznać, że właśnie bezpośredni kontakt też z rodziną postaci, która jest na muralu, no jest czymś wyjątkowym w waszej pracy. No. Tak, w każdym modelu jest czymś wyjątkowym. Tak jak mogliśmy być w mieszkaniu pana Kazimierza Górskiego w Warszawie, tak jak mogliśmy się spotkać z Włodzimierzem Lubańskim, tak teraz z synem pana Włodzimierza Smolarka. To jest niezwykłe doświadczenie i to jest to, co pozostanie w naszej pamięci na zawsze, ponieważ to są te wspomnienia, których nam nikt nigdy nie odbierze.